Piotr Piechocki, ekspert Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Proszę powiedzieć, po co na pierwszym forum poświęconym cyberbezpieczeństwu spotyka się aż tak wiele grup interesariuszy? Czy ten temat faktycznie obejmuje tak liczne środowiska? Jeżeli chodzi o kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, to oczywiście mieliśmy dzisiaj do czynienia z różnymi ścieżkami, ze ścieżką wojsko, ze ścieżką państwo, ze ścieżką przyszłość i ścieżką biznes. I myślę, że to w pełni oddaje rozmiar zakresu, który w ogóle powinien być brany pod uwagę, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo i cyberryzyka tak naprawdę. Jak słusznie jeden z panelistów podkreślił, że w zasadzie nie powinniśmy mówić o cyberbezpieczeństwie, tylko o cyberryzyku, czyli de facto problem jest po stronie cyberzagrożeń, cyberryzyka, a nie po stronie samego cyberbezpieczeństwa, no bo cyberbezpieczeństwo to jest coś, co jest oczywistym i istnieje, natomiast to, czego się obawiamy, to jest właśnie to są cyberzagrożenia płynące z sieci, z których korzystamy. Także jak najbardziej przekrój panelistów, którzy pochodzili z wojska, pochodzili z organów państwowych i pochodzili z sektora prywatnego, jak najbardziej oddaje poziom zagrożeń i ich wielość. I pojawia się temat również cyberubezpieczeń na wypadek sytuacji trudnych dla tych instytucji, które dotychczas mogły względnie ukrywać, teraz są obligowane prawnie, żeby ujawniać incydenty związane z zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. Na tym tle, jak pan sądzi, czy nastąpi w którymś momencie rozkwit rynku instrumentów związanych z cyberubezpieczeniami? W zasadzie było to jedno z pytań w moim panelu, który prowadziłem. Zadałem pytanie, czy w zakresie infrastruktury krytycznej, czyli czegoś, co dla funkcjonowania państwa jest bazowe, podstawowe, ubezpieczenia dotyczące cyberzagrożeń powinny być obowiązkowe. Odpowiedzi były bardzo różne. Takie OC, dokładnie. Okazało się, że nie jest to jednoznaczne, nawet po stronie samych ubezpieczycieli, że nie mają takiego przekonania, że każdy powinien obowiązkowemu cyberubezpieczeniu podlegać. Ciekawe jest to, że świetnie podsumował jeden z uczestników, i to uczestnik reprezentujący sektor państwowy, sektor organów państwowych. Powiedział, że tak naprawdę zabezpieczenie wewnętrzne w ramach wewnętrznej organizacji powinno być dokonywane samodzielnie. Poziom zabezpieczenia powinien być wysoki w ramach własnej organizacji przedsiębiorcy. Natomiast to, co pozostanie, czego nie można już w ramach własnej działalności wewnętrznej załatwić, zabezpieczyć, właśnie to powinno podlegać ubezpieczeniu. I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie. Czyli ryzyko, którego nie jesteśmy w stanie wyłączyć, ono powinno podlegać ubezpieczeniu. To jest najbardziej trafne podsumowanie. Gdyby miał pan wyrazić swoje jedno życzenie w kontekście doświadczenia wynikającego z obserwacji rynku cyberzagrożeń, jakie byłoby to życzenie w tym kraju, w tych warunkach? Wyższy stopień edukacji. Co to w praktyce miałoby oznaczyć? Czy to jest, oczywiście mamy specjalistyczne portale, gdzie eksperci mogą się dokształcać o nowych, o ewoluującej technologii tak naprawdę. Co przez to rozumiemy? Ja rozumiem wyższy poziom edukacji całego społeczeństwa, czyli nie chodzi mi o wyższy poziom edukacji na studiach, na uniwersytetach. Chodzi o wyższy poziom edukacji społeczeństwa co do zagrożeń. Żeby nie było tak, że w kancelarii prawnej jeden z pracowników klika link, który otrzymał z niewiadomego źródła, po czym cała kancelaria jest zainfekowana i jest dostęp z zewnątrz dla przestępców, dostęp do danych wrażliwych klientów kancelarii. Także wyższa świadomość poprzez edukację. Dlaczego zatem do tej pory, zarówno w warunkach polskich, jak i na świecie, nie powstał jeszcze żaden solidny portal edukacyjny, który po pierwsze czyniłby tę tematykę bardziej przystępną dla statystycznego użytkownika, a po drugie systematyzowałby ją na zasadzie niemalże programu nauczania, tak jak to się robi w projektach typu Khan Academy, które mają swoje korzenie w doświadczeniu jednego człowieka. Mamy potężne instytucje, potężne firmy, w których interesie jest edukować społeczeństwo. Dlaczego nikt jeszcze nie stworzył naprawdę robiącego wrażenie portalu edukacyjnego? Być może powinny być to organy państwowe, które powinny stworzyć taki portal. Jeżeli nie widzą tej, tylko pytanie, czy będą chciały. To jest zupełnie inna kwestia, bo jak widać po stronie przedsiębiorców, no nie masz takiej potrzeby. Owszem, na przykład banki dla swoich klientów prowadzą jakąś edukację podstawową, ale prowadzą tę edukację dopiero wtedy, kiedy zdarzy się jakiś incydent im samym. Ale chyba zadając to pytanie, miałem na myśli bardziej projekt, który funkcjonuje na zasadach podobnych do Wikipedii.
czyli użytkownicy mogliby na nim sami w usystematyzowany sposób zamieszczać swoje doświadczenia związane z cyberbezpieczeństwem w technologii, w dobie technologii internetowej, gdy każdy ma swój smartfon z profesjonalną kamerą, może nagrać i opisać incydent, z którym miał do czynienia. I w ten sposób można systematyzować i budować bazę wiedzy na ten temat. Dlaczego jeszcze nie ma ani jednego tego typu instrumentu? Być może poziom zagrożeń nie jest aż tak wysoki. Lub o nich nie wiem, bo każdy je zamiata pod dywan, jak to się fantastycznie nazywa. Czy istnieje jakieś wiarygodne źródło statystyk skali zagrożeń? Krótko mówiąc, prawdziwe zagrożenia to te, które nie zostały nawet zidentyfikowane często w przypadku kradzieży danych, prawda? Nawet Amerykanie w swoich najlepiej zabezpieczonych agencjach dowiadują się czasem 2-3 miesiące po fakcie, że firewally instytucji zostały złamane. Więc czy, jak to jest z tą świadomością, jak to jest z wykrywalnością zagrożeń? Czy wiemy, jak wyglądają statystyki? Oczywiście istnieje obowiązek podawania informacji na przykład przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych o naruszeniach, przekazywania ich do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ale poziom przekazywania jest naprawdę, naprawdę niski i dodatkowo jeszcze, kiedy spojrzymy tak naprawdę na charakter przekazywanych informacji o naruszeniach, no to wiele z nich po prostu nie dotyczą cyberzagrożeń czy cyberprzestępstw. One dotyczą po prostu sytuacji przypadkowych, jak na przykład przecięcie kabla telekomunikacyjnego i zaprzestanie funkcjonowania danego przedsiębiorcy na danym obszarze. Czyli nawet jeżeli coś jest zgłaszane, to nie zawsze jest to faktycznie cyberzagrożenie w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli pochodzące od osób trzecich, które zamierzają nam wyrządzić szkodę.